Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kolei w Pigułce. W dzisiejszym odcinku zamiast o lokomotywach porozmawiamy o kategoriach pociągów i przewoźnikach pasażerskich w Polsce. Zapraszam do oglądania. Najpierw zaczniemy od największego przewoźnika. PKP Intercity jest podzielone na cztery kategorie: TLK, Intercity, Express Intercity i Express Intercity Premium. No to polecimy od klasy ekonomicznej. TLK, czyli Twoje linie kolejowe lub ewentualnie Twój letni koszmar. Jeżeli jeździliście pociągami TLK jeszcze 5-6 lat temu, to na pewno pamiętacie te podróże jako komfortowe. Ja zaraz będę. Punktualne. Przyjedzie z opóźnieniem około 20 minut. Przyjedzie z opóźnieniem około 30 minut. Przyjedzie z opóźnieniem około 80 minut. Przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Bez przepychu. Dobra, teraz na serio. Pociągi TLK funkcjonują od 2005 roku i ich celem od zawsze było umożliwienie dostępu do transportu kolejowego na duże odległości dla całego społeczeństwa. 1 stycznia 2011 roku została zmieniona nazwa marki Stanie Linie Kolejowe na Twoje Linie Kolejowe, a 19 marca 2013 roku wprowadzono pełną rezerwację miejsc we wszystkich wagonach pociągów TLK. Można więc wywnioskować, że od tego czasu dużo się pozmieniało i przepych w pociągach TLK został zredukowany, tak? Lepiej przejdźmy dalej. Pociągi kategorii Intercity powróciły do oferty w grudniu 2014. Do ich obsługi wykorzystywany jest tabor, którego zakup został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Nowe bądź zmodernizowane wagony oraz EZT Flirt i Dart. Składy Intercity prowadzą również wagony barowe, restauracyjne, a ceny biletów pociągów są podobne do pociągów TLK. Kategoria pociągów uruchamianych przez PKP Intercity używająca najnowszego taboru przewoźnika dostosowanego do prędkości 160 km na godzinę. We wszystkich pociągach tej kategorii znajdują się wagon restauracyjny lub wagon barowy obsługiwany przez VARS, przysługuje darmowy poczęstunek oraz jest sieć Wi-Fi. W części składów znajdują się wagony posiadające przedziały menadżerskie, wagony przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wagony przystosowane do przewozu rowerów i nart oraz wagony z placem zabaw dla dzieci. Pociągi te kursują od 14 grudnia 2014 roku. Prowadzą je elektryczne zespoły trakcyjne ED250, czyli Pendolino, i obsługują połączenia między Warszawą, Bielskiem-Białą, Gliwicami, Gdynią, Jelenią Górą, Katowicami, Kołobrzegiem, Krakowem, Rzeszowem i Wrocławiem. Są to najszybsze pociągi na polskiej sieci. Rozpędzają się na niektórych odcinkach do 200 km na godzinę. PKP Intercity uruchamia również połączenia międzynarodowe, korzystając z marek EuroCity, czyli międzynarodowej kategorii pociągów utworzonej przez zarządy kolejowe krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, i Euronight, które to składają się z wagonów sypialnych, kuszetek, sliperetek i wagonów restauracyjnych. Pociągi spółki Polregio dzielą się na Regio, przyspieszony pociąg Regio, Interregio i Superregio. Pociągi Regio kursują głównie w granicach poszczególnych województw, jednak nie tak rzadko zdarzają się połączenia przebiegające przez nawet kilka, takie jak na przykład relacja Łódź-Kaliska - Wrocław Główny lub Poznań Główny - Świnoujście - Port. Pociągi Regio prowadzone są głównie elektrycznymi lub spalinowymi zespołami trakcyjnymi lub lokomotywami EP07, SP32, SM42. Następne są pociągi oznaczane jako RP, czyli przyspieszony pociąg Regio. Jedyną różnicą jest to, że pociąg przyspieszony nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach zlokalizowanych na trasie przejazdu, więc do celu docieramy szybciej. Kolejne są pociągi Interregio, które kursują na linii Warszawa-Łódź. Tak jak składy RP, również nie zatrzymują się na wszystkich stacjach, co skraca czas przejazdu. Ostatnia zostaje nam kategoria Superregio. Jak możemy przeczytać na stronie polregio.pl, nowe połączenia Polregio łączą ważne ośrodki miejskie i turystyczne w Polsce. Dla odróżnienia ich charakteru od flagowych połączeń o nazwie Regio ogłosiliśmy specjalny konkurs dla pracowników, którego celem było wymyślenie najatrakcyjniejszej nazwy nowej kategorii pociągów. W drodze konkursu zwyciężyła nazwa Superregio. Oznacza to więc, że pociągi Superregio powstały, aby ułatwić dojazd turystom do różnych atrakcji, jak na przykład Superregio relacji Katowice-Zator lub Kraków-Zator, które dojeżdżają do największego parku rozrywki w Polsce, czyli Energylandii.
Skoro dwie spółki mamy za sobą, przejdźmy do kolejnych, gdzie wymienimy sobie jedynie przewoźników i oferowane przez nich kategorie, ze względu na to, że są one bardzo zbliżone do tych oferowanych przez spółkę Polregio. Koleje Śląskie powstały w 2010 roku, posiadają pociągi osobowe i osobowe przyspieszone. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oferuje pociągi osobowe i Sprinter, czyli połączenia przyspieszone. Szybka Kolej Miejska w Warszawie ma tylko pociągi osobowe. Tak samo jak przedsiębiorstwo Arriva RP, które świadczy usługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Koleje Dolnośląskie mają pociągi osobowe przyspieszone i premium, kursujące między Wrocławiem a Berlinem. Koleje Mazowieckie dysponują połączeniami osobowymi przyspieszonymi, Słoneczny, kursujący w wakacje na trasie Warszawa Zachodnia Ustka i Warszawa Zachodnia Gdynia Główna, oraz Dragon, który kursuje między Warszawą Wschodnią a Krakowem Głównym. Połączenie to jest aktualnie zawieszone. Koleje Wielkopolskie mają w swojej ofercie pociągi osobowe oraz osobowe przyspieszone. Warszawska Kolej Dojazdowa, o której może w przyszłości pojawi się osobny odcinek, ma tylko pociągi osobowe. Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje nam pociągi EUKA, czyli odpowiednik osobowych, EUKA przyspieszony, czyli osobowy przyspieszony i EUKA Sprinter, kursujący w weekendy i święta na trasie Łódź Fabryczna Warszawa Wschodnia. Koleje Małopolskie mają pociągi osobowe i przyspieszone. Niemiecki przewoźnik UBB oferuje przejazdy osobowe od niemieckiego miasta Albeck do Świnoujścia. Czeskie przedsiębiorstwo Leo Express ma w Polsce tylko połączenia ekspresowe z Pragi do polskiego już Terespola w województwie lubelskim. Dzięki wielkie za oglądanie. Standardowo mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli chcielibyście wysłać mi materiały do odcinków, to tutaj macie maila. Bardzo dziękuję Wam za 1000 subskrypcji na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!